Cześć, z tej strony Koroczka i witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku z War Thundera. A dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę tego oto czołga lekkiego, czyli BT-7. Otóż był to czołg produkowany przez Związek Radziecki we wczesnych latach II wojny światowej i charakteryzował się on bardzo niskimi kosztami produkcji, przez co mógł on bardzo łatwo zostać wdrożony do Armii Czerwonej. Ale niestety jego niski koszt produkcji miał też swoje wady. Jego bardzo, bardzo chudy pancerz z przodu 25 mm był naprawdę bardzo łatwy do przebicia. Tutaj mamy 23 mm, 20 mm i powalające 15 mm na wieży. Tak więc jeżeli coś by do was strzeliło naprawdę gdziekolwiek, to zawsze was przebije. Bo z tyłu na przykład macie jeszcze 15 mm, 6 mm i 4 mm. A od boku nie jest lepiej, bo jest tutaj tylko 16 mm, a jeżeli się skontujecie, to może uda wam się osiągnąć 35 mm. Tak więc ja bym się na waszym miejscu nigdzie nie pchał, nie pchajcie się tym czołgiem naprzód, tylko stójcie gdzieś z tyłu i wykorzystujcie potencjał armaty, jaka jest zamontowana w tym oto pojeździe. Gdyż nie jest to taka zła armata, jest to działko 20K kalibru 45 mm z amunicją 188 sztuk i czasem przeładowania 4 sekund, tak więc jest to bardzo dobre działo. Tak więc bez przedłużania przeskoczymy sobie prosto do akcji. Witam w dżungli w trybie dominacji, gramy przeciwko Szwedom, Niemcom i Włochom. Naprawdę ta mapa nazywa się dżungla, a opis tej mapy to gdzieś w dżungli. I my postaramy się zająć teraz punkt C. Tak więc, czy nam się uda, zaraz się przekonamy. Okej, dojeżdżamy już powoli do punktu B i jesteśmy przy słynnym moście, który oddziela tak naprawdę obydwie nasze strony od siebie. I my tutaj chwilę postoimy, gdyż, tak jak wspomniałem, pancerz tego pojazdu nie jest zbyt dobry i został na nas skierowany ostrzał artyleryjski, a papierowy pancerz raczej mi nie pomoże, tak więc wycofamy się trochę. Już nasz jeden nie żyje. Artyleria powoli zaczyna nawalać w nasz kwadrat. Tak więc jesteśmy w trochę złej sytuacji. Boję się też wycofywać, ponieważ możemy zostać trafieni od wszystkiego tak naprawdę. Okej, tutaj nasi już też prowadzą ciężką walkę. Tak więc jak widzicie, tutaj trwał ostrzał artyleryjski. Już on przestał trwać, tak więc możemy się wychylić. I co my tutaj ujrzymy? Chyba nikogo. Tutaj jeden z naszych BT, tylko tym razem 5, wychylił się na chwilę i skończył tak samo szybko, jak się wychylił. Tak więc to jest też powód, dlaczego ja się nie wychylam i spróbuję tutaj jakoś się przedostać. Oj. Okej, jak widzicie, zdjęliśmy Lamborghini, to o którym nagrywaliśmy już dosyć niedawno odcinek. Skierujmy też ostrzał artyleryjski tutaj na naszych panów. Zobaczymy, czy tu jeszcze się ktoś wychyli. Jak widzimy, ostrzał artyleryjski już nadlatuje. Tu chyba się nikt już nie wychyli. Czyżby? Okej, okay, so ja bym spróbował podjechać. Tak, spróbujmy podjechać. Dobra, proszą nas o atakowanie, tak więc tak też uczynimy. Tak, tutaj nikogo nie zastaliśmy. Chyba. Tak, tutaj nikogo nie zastaliśmy, tak więc podjedziemy sobie kawałek. Okej, okay, i teraz tylko pytanie, czy tutaj jest jakiś czołg wroga, bo jeżeli tutaj jest czołg wroga, to ja nie mam szans, żeby podjechać. Jak widzieliście, tutaj jednak jest czołg wroga. Kolejny BT-5 tutaj sprintuje na punkt. Nie jest to mądre. Zobaczymy, ile przeżyje. Okej, okay, on pojechał dalej, tak więc my sobie tutaj wjedziemy. Zrobimy wjazd na chatę. Jesteśmy na punkcie C. I go też przejmujemy. Schowajmy się tutaj za tą zaspą. Obróćmy się pięknym driftem. Ja tutaj gdzieś słyszę też samolot. Trochę to niepokojące. Widzę też czołg wroga.
który do nas nawala. Okej, już go na szczęście nie ma. Tutaj mamy piękny przestrzał na wroga. My spróbujemy sobie... Artyleria już jest gotowa. Teraz trzeba zająć jakoś punkt A. Tak więc przesprintujemy sobie prosto na nich. Dojeżdżamy powoli do ich spawna. Jeżeli tutaj coś na nas wyjedzie, to szanse są wyrównane. Gdyż raczej nikt się tutaj nie spodziewa czołgu wroga. Obiedźmy sobie ten spawn, ponieważ oni mają też ochronę tego spawna, więc tuż po zlepieniu się mogą mnie zdjąć, co nie byłoby ciekawe, oberwać od nieśmiertelnego czołgu. Tak więc postaramy się przejechać obok. Widzicie, ten BT-7 jest bardzo szybki. Potrafi się on przemieszczać w ogromnym tempie. A my przemierzamy sobie piękną dżunglę. Oj, co my tam mamy? A co my tu mamy? Jakąś chyba niemiecką pelotę. Jak ja uwielbiam niemieckie peloty. Przejedziemy sobie. O, widzicie, niemiecka pelota nam uciekła. Nie uciekła nam, ma się dobrze. Troszkę ją pohataraliśmy. A ona się gdzieś schowała. Tak, ona się gdzieś schowała. Oj. Zostaliśmy zdjęci przez AS-42. Przez moją nieuwagę. Trafił nas od boku. Tak więc czego mogliśmy się spodziewać. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. I cześć.